Siemanko, teraz jesteśmy w moim mob spawnerze. I teraz raczej pójdę zbudować jakiś domek, bo nie mam pomysłu co zbudować tutaj na skyblocku. Oczywiście możecie napisać w komentarzu, jeśli macie jakieś pomysły co bym mógł tutaj w ogóle zbudować. No to najpierw oczywiście podstawę zrobię z cobblestone'a, bo innych bloków zbytnio, chociażbym mógł też z drewna to zrobić. Ale dobra, lecę w tamtą stronę. Coś przynajmniej na wzór domu takiego schronienia po prostu zrobię, żebym miał gdzie więcej chestów kłaść. Bo tak na środku mapy to trochę bez sensu. Pu pu pu, pu pu pu. Kładę kobla. O, tam widzę szkieleta, czy uda mi się go trafić? Tak, pięknie. O, aż spadł. Wiadomo, jak spadł, nie dostanę tak samo jak kości, ale przynajmniej strzał mi ładny wyszedł. Superowo. Dalej buduję. Oj, też już zapowiem, w tym odcinku będzie informacja mała na kanale na temat mojej aktywności ostatniej na YouTubie. Też szykuję taki odcinek bardziej w stylu komentary na temat też innych stron oprócz Librusa. Głównie planuję jeszcze taką pozytywną wersję, co jest najlepsze na tej stronie, bo też są pozytywy. Ale dobra, za wiele nie zdradzam, zobaczycie wkrótce co wrzucę na kanał. Zobaczę do drzew, albo może najlepiej użyję mączki kostnej, bo potrzebuję trochę drewna tego żółtego. A nie, jeszcze jest jedno, no to dobrze. Też powinienem coś tam mieć w ekwibunku, jak się przyjrzę. Drzewo dość spore, ale nie największe w sumie. Birch saplingi oczywiście położę. Albo dobra, na szybko to zrobię, czemu nie? Jeszcze pełno będę miał tych bone meal. Wszystkie niestety zużyłem, ale jeszcze mam trochę kości w ekwipunku, więc jest ok. Dobra, teraz stąd lecę. No i zacznę budować. Taki temat odcinka sobie zrobiłem. Na końcu pewnie zrobię screena tego. O, to jest pomysł. Nie będę musiał tyle w gimpie wymyślać, co zrobić. Bo w tym w tej aplikacji właśnie robię te projekty. I lecę teraz po więcej drewna. Podkładam oczywiście zbędne itemy, bo po co mi to na razie. Dobra, dość. No tyle musi wystarczyć. Ponad 64. No to teraz trzeba policzyć, ile tu mi się przyda. 1, 2, 3. No tak dotąd, jeszcze trochę bruku bym mógł położyć. Ale też później. Tutaj 12 zrobię. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chyba się nie pomyliłem, mam nadzieję chociaż. Dobra, tutaj lecą bloki kolejne. Jebać PiS oczywiście. I czemu by tu sobie nie dać, no taki standardowy sposób jak w survival zrobię. Może kiedyś przerobię bardziej ten dom. Zobaczymy, albo nie, zrobię większe trochę te okna. Na dwa będą. Z przodu tak może być, a z tyłu to już zrobię na pojedyncze.
żeby tak trochę kontrastował ten budynek. Chociaż nie wiem, czy teraz błądu nie... A nie, w sumie. Mogę się pozbyć tego bruku i po prostu od razu stawiać na drewno. Wiem, że to będzie niebezpieczne dość, bo łatwo... Można spaść z czegoś takiego, bo po prostu trzeba blok jedynie usunąć. Ale myślę, że dam radę w tej kwestii. Oj. Czy tutaj się opłaca zrobić okno? No chyba tak, spróbuję. Powinno być ok. I ja jeszcze więcej bloków sobie dorobię drewnianych. Będę musiał... O, problem ze szkłami pewnie będzie. Bo nie mam ich zbyt wielu, więc po zastanowienie zrobię tak bardziej środkowe te okna jedynie i to powinno na razie wystarczyć. Czy ja dobrze robię? Sprawdzę. Chyba tak. Powinno się zgadzać tutaj. Znaczy, pewnie kiedyś ze sklepu mogę po prostu kupić tego. A z ciekawości zobacz teraz w shopie, ile kosztuje w sklepiku. Piasek kosztuje jedna sztuka za... No trochę bym musiał wydać, tak czy tak. Tak na 12 to będzie... około 2500, nie wiem, zobaczymy. Ale na razie mi się nie opłaca chyba tych szkieł robić, jakieś... No coś innego, jakiś zamiennik spróbuję zrobić później. Teraz wracam na wyspę. Trochę ryb. Tak, trochę łyb połowiłem. Więc nie powinienem tak szybko tracić głodu. A gdzie są pozostałe? Tu są. Dobra, jeszcze trochę oczywiście broku sobie. O, i kwarc się wydropił. Też muszę się przyznać, że ostatnio zginąłem przez creepera na tym moim spawnerze. Trochę pechowo, ale cóż. Pickaxa jeszcze mam sprawnego, więc... Dobra, lecę tutaj. Muszę odrobić ten 14 level, który straciłem. Jeśli się nie mylę, oczywiście, bo to... sporą przerwę sobie zrobiłem od tego serwera z parę tygodni i niedługo chyba będzie reset wysp i będę musiał budować na nowo. No ale... I tak jest bardziej aktywny ten serwer niż kiedyś, bo kiedyś to nawet do 1000 osób nie dochodziło, a teraz sprawdzałem, to ponad 1200 jest. Ten rosyjsko-angielski serwer jest nawet nie najgorszy. Przecież wiadomo, jak w prawie wszystkich serwerach jest dużo mikropłatności i znowu bym wyszedł w złą stronę. Ja muszę wychodzić w stronę drzewa, bo sobie tak oznaczyłem, żeby sobie ułatwić. No i dobra. Tutaj oczywiście taką obwódkę bardziej zrobię. Tak dla bezpieczeństwa. I też żebym nie musiał się patrzeć tylko w nicość, jak będę patrzył przez te pseudo okna. Chociaż w sumie to nie takie drogie. Jak patrząc na mój stan monet, to bym sprzedał kilka staków bruków, jakieś tak 4 i już bym trochę miał. Tego mani. Tutaj niby takie schody zrobię. No i dobra. Na razie taki tylko... no oczywiście będę to rozbudowywać w tym odcinku, tylko ten parter zrobię. Żeby jakoś tu już sensownie wyglądało. A nie tylko tak pusto.
Też będę musiał pochodnie postawić, bo to jest strasznie ciemno, a nie chcę sobie tutaj respu żadnego robić, więc na razie tutaj postawię. I tutaj przed wyjściem. Drzwi już teraz w sumie bym mógł postawić, bo czemu nie? Jeszcze jedno zostało, więc nie muszę craftować na nowo. Cyk. Elegancko. Pyk, pyk, pyk. Kładę oak planki. Czyli oczywiście dębowe drewno. No i to powinno na spokojnie wystarczyć. Jak wystarczy, to już kończę tę budowlę. Nie tylko bruk można w sumie na odcinku nagrywać. Też są inne sposoby. No bo to już tylko podłogę jeszcze w tym domku wymienię. Będę kombinować z tymi oknami. No, większe zrobię tutaj miejsce na szkło. No i dobra, teraz stone pickaxe, jeden z dwóch na pewno, i beechwood. 13 zamieniłem, jak było widać. No dobra, ale niech spani ten bruk, w sumie po co mi on. Jeszcze będzie go bardzo wiele. Dobra, beechwood planki teraz. Powinno się kontrastować z tym podstawowym drewnem. I o to chodzi. Oczywiście z czarnego by to lepiej jeszcze wyglądało, ale drewna dębowego. No ale teraz szkoda trochę dyrta na coś takiego. Znowu oak planki kładę. Znaczy, jakie oak planki, o czym ja mówię? To są brzozowe. Pyk. Wow, ale fajnie wygląda ta nicość czarna w nocy. Tak zwana próżnia w Minecrafcie, która jest pod bedrockiem. A tutaj bedrocku nie ma. W tym miejscu serwera. Właśnie, zawsze mnie to zastanawiało, jak ci ten admini i twórcy serwera robią tak, że w innych miejscach jest jeden rodzaj świata w Minecrafcie, a w drugim inne. To jest dość ciekawe. Pewnie jakieś komendy się oczywiście specjalnie wpisuje do tego. I trochę za mało, 9 bloków mi nie starczy. Przecież tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To jeszcze dwa przerobię. Birchwoody. Bruk oczywiście się mi na razie nie przyda, będę jeszcze dużo tego kopał. I powinno wystarczyć te 9. No i wystarczyło, bardzo dobrze. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę. Do usłyszenia i cześć!